W dniach 5-8 marca w Brzuchowicach koło Lwowa odbyła się 60. sesja plenarna Konferencji Episkopatu Ukrainy. Część duchową spotkania dla biskupów poprowadził kardynał Gerhard Müller, gdzie zwrócił się do biskupów ze słowem o wierności tradycji apostolskiej. Podkreślił, że biskupi w sukcesji apostolskiej są sługami prawdy Chrystusowej. Na zaproszenie metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller, wziął udział w uroczystej konferencji z okazji 100. rocznicy powstania Polski Towarzystwa Teologicznego we Lwowie i 10. rocznicy założenia Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego w Ukrainie. Podczas sympozjum wygłosił on przemówienie do studentów Instytutu Teologicznego na temat miasto Boga i człowieka według encykliki papieża Benedykta XVI Deus Caritas Est. Podczas 60. sesji plenarnej Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Wisvaldas Kulbokas przedstawił biskupom aktualną sytuację Kościoła na świecie, opowiedział o współpracy Watykanu z Ukrainą w zakresie relacji państwowych. Podczas swego spotkania biskupi Ukrainy gorąco modlili się za swój kraj, o zwycięstwo i przywrócenie sprawiedliwego pokoju dla naszego narodu. Dużo czasu poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji na ziemiach ukraińskich w kontekście wojny. W swoich decyzjach na 60. plenarnej sesji Konferencji Episkopatu Ukrainy biskupi nadali status Kalwarii Ogólnoukraińskiej, Sanktuarium Męki Pańskiej i Drodze Krzyżowej w Szargorodzie. Podczas tego spotkania zatwierdzono skład i regulaminy komisji działających przy Episkopacie Ukrainy. Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie zatwierdzili nowe księgi liturgiczne wraz z porządkiem obrad, które wkrótce ukażą się w druku. Podczas spotkania zatwierdzono elementy planu rozwoju Kościoła w Ukrainie w najbliższej przyszłości. Fratres ut meum ad questum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem. Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passioni voluntati et traderetur, ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Amen.